ja żałuję, że po prostu szybciej nie poszłam, nie zaryzykowałam, gdzieś tam wychodziłam, potem właśnie Portugalka mi weszła troszeczkę, więc nie umiałam się zachować w tym biegu po prostu i no żałuję, że nie pokazałam tego, na co jestem przygotowana, bo gdzieś tam robiliśmy sprawdzian z trenerem i wszystko wyglądało bardzo dobrze. No nie wyszło, jest mi bardzo przykro i tylko tyle mogę powiedzieć. Mówię, gdzieś tam żałuję, że nie poszłam szybciej, albo że właśnie gdzieś tam to nie ja prowadziłam, gdzieś tam w tym czubie. Myślę, że opcji było dużo innych teraz do rozegrania, teraz kwestia tylko to chyba przeanalizować z trenerem i nawet się coś przygotować na lepsze bieganie, no. Moim marzeniem bardzo był finał. No też jakby no, zbieram to doświadczenie, jestem pierwszy raz na halowych mistrzostwach Europy, co jest to po prostu niesamowite. Mogę podglądać takie dziewczyny właśnie jak Laura Mujcz, czy właśnie Sofię podglądać, jestem z Sofią razem w pokoju, więc gdzieś tam doglądam to, jak się Sofia przygotowuje. I chcę złapać jej spokój po prostu, co ona ma i tyle.